Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości. Muszę Państwa ostrzec, u mnie w rodzinie COVID panuje, ja jestem chory, mój syn jest chory, chociaż u mnie COVID-a jeszcze nie stwierdzono, ale mój stan jest wskazujący na posiadanie, ale może to po prostu katar, przypadek taki. Mój syn zachorował na COVID-a, a ja mam katar. O proszę, pewnie dlatego, że się zaszczepiłem i mnie COVID nie tyka, jestem bezpieczny. Tak czy inaczej, dzisiaj jest przegląd wiadomości sprowadzony w zasadzie do dwóch głównych bohaterów, Cyberpunka i Assassin's Creed'a. Muszę Państwa przeprosić, bo miewam okazjonalnie zatkany nos i mogą się pojawić jakieś cięcia, albo może mój głos być nie tak cudowny jak zazwyczaj, więc bądźcie na to przygotowani. Mam nadzieję, że miło spędzicie te 20 parę minut ze mną. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cyberpunk 2077 wciąż sprzedaje się gorzej niż oczekiwano. Gorzej niż oczekiwano przed premierą czy po premierze, bo po premierze to już chyba się nikt nie mógł albo nie powinien spodziewać wielkiej sprzedaży, zwłaszcza zważywszy na stan gry na konsolach starej generacji. Ale może nie zaczynajmy od tych niepotrzebnych i drobnych złośliwości. Przejdźmy do rzeczy, bo nie wiem czy pamiętacie, ale planowano, zdaje się, sprzedać 30 milionów egzemplarzy. Tej wartości nie udało się sprzedać, ale i tak wyniki są... niesamowicie duże. Cyberpunk 2077 zaczął odzyskiwać zaufanie graczy, ale sprzedaż gry nadal pozostaje w tyle za pierwszymi hura optymistycznymi prognozami. Rok po fatalnej premierze, kontrowersje wokół fatalnej premiery Cyberpunka, czy ja to czytam w sposób niewłaściwy, czy po prostu tak zdanie zostało sformułowane? Rok po premierze kontrowersje wokół fatalnej premiery Cyberpunka 2077 nieco ucichły, a gra najwyraźniej zaczęła odzyskiwać zaufanie graczy. A to zdanie takie karkołomne pan redaktor sporządził. Niestety nie oznacza to, że grupa CD Projekt ma problemy ze sobą. Pesymistyczni pozostają analitycy, według których sprzedaż Cyberpunka była prawie dwa razy słabsza niż przewidywano. Ja myślę, że to analitycy zgłaszają problem, bo faktycznie te przewidywania były dosyć wysokie, nawet na udany projekt byłyby dosyć wysokie i znacie moją miłość do Cyberpunka, ale trudno go nazwać udanym projektem. To nie był sukces, to była porażka mimo całej sprzedaży i ta porażka do dzisiaj pozostawia trwały ślad na CD Projekcie, natomiast wydaje mi się, że tam ludzie, niezależnie od tego, że trochę błądzili w chmurach podczas premiery, to dzisiaj doskonale wiedzą, że to co ich spotkało było zasłużone i że nie martwią się faktem, że nie sprzedali 30 milionów, cieszą się faktem, że sprzedali tyle, ile sprzedali, bo naprawdę jest się z czego cieszyć. Przed premierą prognozowano, że w rok po niej do nabywców trafi 30 milionów kopii gry. Jednak, jak podaje agencja Bloomberg, na podstawie średniej z szacunków 9 ekspertów, przez ten czas CD Projektowi udało się sprzedać tylko około 17,3 miliona egzemplarzy, o ponad 40% mniej niż prognozowano. Okej, 40% to brzmi poważnie, ale 17,3 miliona egzemplarzy za grę, która na niektórych urządzeniach była w ogóle niegrywalna praktycznie w dniu premiery, to jest ogromna ilość. Ten marketing, jakkolwiek fałszywy by nie był na początku, zadziałał w sposób niezwykle skuteczny. Nadmieńmy, że uwzględnia to zakupy CD Projekt, Cyberpunka przed premierą, czyli około 13,7 miliona kopii. Innymi słowy, w 2021 roku do nabywców trafiło tylko 3,6 miliona egzemplarzy, czyli ten marketing przedpremierowy 13,7 miliona preorderów to jest rzecz niezwykła. I świadczy niestety o skuteczności kampanii marketingowych i stanowi dowód na to, że po pierwsze my gracze się nie nauczymy, bo do tej pory to się nie zmieniło. Przypominam historię z Battlefieldem 2042. No i ten marketing zawsze będzie wykorzystywany w ten sposób, bo to niestety działa. I możemy dzisiaj, ja wiem, że w komentarzach wiele osób chce mocno walić głową w ścianę i mówić nie, nie róbcie tak, to jest wasza wina, że te gry są w takim stanie. Ale no taka jest mentalność graczy, musimy się z tym pogodzić. Ja nie mówię, że to jest właściwe i dlatego musimy się z tym pogodzić, tylko musimy się z tym pogodzić, bo jest tak, jak jest. Ja nie kupuję gier przed premierą dzisiaj. Ja nie wiem jak wy, ale ja nie kupuję. Gram z reguły ostatnio w takie starsze trochę produkcje. W kolejnym roku sytuacja może nie wyglądać znacznie lepiej. W 2022 roku analitycy spodziewają się sprzedaży na poziomie 5,6 miliona kopii. Choć trudno to uznać za słaby wynik per se, to wciąż nie zbliży znacząco Cyberpunka do 30 milionów, do których gra miała dobić po 12, a nie 24 miesiącach. No ale co z tego? To już nie jest tak, że to jest wykute w kamieniu, te 30 milionów i tam Redzi przeżywają strasznie. Już doskonale tam się pogodzili z tym faktem, że
tych 30 milionów nie osiągnął zbyt szybko, ale nadal sprzedaż 5,6 miliona prognozowany na 2022 rok to jest ogromna ilość, to jest gigantyczna ilość. I to, że ktoś przewidywał, że będzie miał 2,16 m wzrostu, a teraz ma tylko 1,96 m, to jest powód do płaczu. 1,96 m to nadal jest dużo, okej? Okay? I to nie jest tak, że taki gigant płacze po nocach w poduszkę, że chciałem mieć 2,16. 1,96 m to jest dużo wzrostu. Tak jak 5,6 miliona to jest dużo kopii sprzedanych. Co gorsza otwartą kwestią pozostaje cena tytułu w kolejnych miesiącach. Już teraz można kupić go za mniej niż 150 zł, nawet na konsolach. I to bez potrzeby szukania super okazji w serwisach pokroju Allegro. Można przypuszczać, że cena nagle podskoczy po naprawieniu tytułu, jednakże pomijając nawet naiwność tego założenia, postępy twórców w tym zakresie w obecnym roku każą sądzić, że nie stanie się to zbyt szybko. No tak, to jest problem, który najwyraźniej nie przeszkadza w sprzedaży, ale naprawienie Cyberpunka to jest proces, który jest długotrwały i trzeba przyznać, że wiele systemów tam w grze nie działa sprawnie i jest to zauważalne. Nawet dzisiaj, jak się zostawi samochód na środku ulicy, to całe miasto zamiera. Wszyscy patrzą na tego ziomka, co wysiadł w niewłaściwym miejscu i no nie wiedzą, co zrobić z tym faktem. To jest koniec świata, to jest tragedia. To są korki przez tydzień, jak zostawisz samochód na środku ulicy. No, to trochę wybija z imersji pośród całej masy różnych rzeczy. Nawet parkingów nie zrobili tam porządnych, bo ja to bym parkował na parkingu, żeby uniknąć takich sytuacji, ale nie ma parkingów, nawet takich pobocznych nie ma. Tylko w niektórych miejscach w mieście zapamiętałem to, bo szukałem takich miejsc. Są takie wysepki, na których można zaparkować i się nie tamuje ruchu, ale w innym przypadku katastrofa, tragedia, kataklizm. Oczywiście to tylko prognozy, a te, jak zresztą pokazuje historia Cyberpunka, mogą okazać się chybione. Faktem jest jednak, że konieczność naprawienia najnowszej gry będzie sporym obciążeniem dla CD Projektu. Ale zostańmy sobie jeszcze na chwilę przy Cyberpunku, bo mamy okazję omówić taką pewną kontrowersyjną scenę, która wydarzyła się w Cyberpunku, pośród całej masy różnych kontrowersji oczywiście. Mowa o scenie, która wydarzyła się między prologiem a startem głównej części gry, gdzie Jackie i Vi mają jakieś takie przygody, wykonują pierwsze kroki w tym świecie bycia najemnikiem czy street samurajem, jak to się chyba mówiło w oryginale. I wiele osób podejrzewało, że ten zbiór scen jest tak naprawdę zabiegiem polegającym na tym, że deweloperzy nie dokończyli tych przygód i postanowili je skrócić w postaci filmu przedstawić. Co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo jakby w moim mniemaniu to od samego początku był pewien zabieg narracyjny pokazujący, że ta przyjaźń między Jackiem a Vi gdzieś miała czas się rozwinąć i potem jesteśmy już rzuceni trochę na głęboką wodę tego świata z Cyberpunka i Night City. I to jest zabieg, który się przydarza i w filmach, i w całej masie różnych opowieści. Natomiast w związku z tym, że Cyberpunk był taki kontrowersyjny, zwłaszcza przy premierze, to każdy ślad taki, znak, że coś mogło zostać wycięte, było podejmowane bardzo mocno przez graczy, ale nie sądzę, żeby aż tak dużo osób zostało zaskoczone przez ten wstęp. Ja myślę, że to była niewielka garstka ludzi, którzy nie kumają takiej banalnej wręcz narracji, no albo takich, którzy już muszą się przyczepić do wszystkiego, jakby mało było rzeczy, do których można się autentycznie przyczepić. Ale w związku z tym przydarzyła się ciekawa rozmowa i do tego Państwa trochę wprowadzę. Montaż scen obecnych w prologu Cyberpunka był zamierzony. Igor Sarzyński oraz Paweł Ochocki z CD Projekt Red wyjaśnili motywację za taką decyzją. W prologu Cyberpunka znajduje się kontrowersyjna wstawka filmowa, o tym Państwu już mówiłem, to nie będę do tego wracał. Paweł Ochocki i Igor Sarzyński w rozmowie, która ukazała się na kanale Story Mode na YouTubie, wyjaśnili, że ten fragment fabuły został ukazany w taki, a nie inny sposób, aby utrzymać tempo historii opowiadanej w Cyberpunku. Poniżej fragment wypowiedzi Igora Sarzyńskiego, dyrektora narracyjnego. Zawsze myśleliśmy o tej sekwencji w ten sposób i od początku chcieliśmy nieco przyspieszyć historię do jej kluczowego momentu. Z perspektywy mojej, czy z struktury scenariusza, jeśli mielibyśmy spędzić te pół roku z Jackiem, to wciąż bylibyśmy w pierwszym akcie, przed punktem zwrotnym w fabule. Zatem przeciągalibyśmy grę na siłę jeszcze przed tym, kiedy ona tak naprawdę się zacznie. Jest mnóstwo historii, które są pomijane w narracji, by zachować jakąś spójność opowieści. Nie wyjaśniona została na przykład kwestia tego, dlaczego Vi woli nie mówić do siebie po właściwym imieniu. To chyba było Wiktor w jego przypadku, prawda?
jeżeli chodzi o męskiego bohatera, Wiktor, albo mniejsza z tym, już nie pamiętam. Tak czy inaczej chciał być nazywany Vi. Co się wydarzyło w przeszłości? To, że w zależności od tego, jaką ścieżkę wybieramy życiową, przeszłość Vi jest odrobinę inna. On był chyba w Kanadzie, czy nie był w Kanadzie, on był w Seattle był chyba. Przynajmniej z perspektywy Street Kida, więc tam jest mnóstwo historii, które zostały pominięte w jakiś sposób, żeby przyspieszyć narrację, ale właściwie nie przyspieszyć narrację, tylko wprowadzić ją do tego momentu, w którym chcemy opowiadać grę, a nie takiego każdego innego. No ale mniejsza z tym. Trudno tutaj nie przyznać racji deweloperowi. No, to oni to robili, więc to nie jest kwestia racji, tylko przedstawienia faktów. Cyberpunk, mimo że iż kreuje Night City na niesamowicie żywe miasto, wciąż pozostaje grą, w której ta fabuła gry gra pierwsze skrzypce. Zatem nie mamy tutaj typowej konwencji sandboxa, w którym ukazanie owego fragmentu historii jako długich, ciągu błahych, niewiele wnoszących do powieści misji byłoby zrozumiałe. Znaczy, to jest wybór narracyjny i tego bym się trzymał, bo to, że opowieści tam byłyby banalne, to zależałoby tylko i wyłącznie od tego, jak zostałyby zrobione, bo gdyby ktoś chciał pokazać ten fragment w gameplayu, to mógłby zrobić tę misję w sposób niesamowicie ciekawy, przedstawiając trochę historię Jackiego i Vi. Problem polega na tym, gdzieś tam w dalszym toku narracji, że tracimy naszego przyjaciela, przepraszam za spoilery po roku, i ta przyjaźń nie jest wystarczająco mocna, nie jest wystarczająco mocno zarysowana w tej opowieści i nasze przywiązanie do Jackiego nie jest takie silne. Muszę też przyznać, że tam jest kilka takich zabiegów, które nie do końca mi się podobały. Ten wstęp do pożegnania się z Jackiem jest taki pełen dosyć negatywnych dialogów, to znaczy wybory, które mamy w dialogach, są zawsze takie jakieś podważające wypowiedzi Jackiego, że o, jedziemy na ważną misję, może byś się skupił, a nie się cieszysz, że to jest twoja życiowa szansa i tak dalej. Tego typu są rozmowy i one tak mają pozostawić w nas taki ślad, że o, żeśmy się mieli pożegnać z Jackiem, a na końcu żeśmy byli dla niego tacy niemili i to ma taki wyrzut sumienia w nas powodować, co jest niewłaściwym zabiegiem. To znaczy relacja między Vi a Jackiem nie została zbudowana w wystarczająco należyty sposób, by jego śmierć wzbudziła w nas tak silne emocje, jakby deweloperzy chcieli. I nie uważam, że to jest jakby... Znaczy to jest pewien błąd narracyjny wynikający z tego, że ta historia jest za krótka, natomiast jakiś tam plan został spłynięty. To nie jest tak, że mieli plan i potem go zmienili gwałtownie, bo czasu nie starczyło. Mieli plan, który mógł być lepszy, ale jeżeli chodzi o jakość opowiadanej historii, to i tak Cyberpunk naprawdę się broni. I trochę żałuję, że nie został w tej kwestii kandydatem do jakiejś nagrody na The Game Awards 2021. Ja wiem, że Cyberpunk ma swoje problemy, ale jeżeli chodzi o jakość opowiadanej historii i złożoność tej historii, decyzje, jakie musimy podjąć i tragedia, jaką przeżywa główny bohater przez cały ciąg tej opowieści, jest czymś lepszym niż zazwyczaj w historiach growych się przytrafia, więc trochę szkoda. No ale konsekwencje, takie są konsekwencje wydania niedokończonej gry. Oczywiście ten temat nie był jedynym, który poruszony został w rozmowie. Możemy w niej również posłuchać o technicznej stronie gry, na przykład zabiegach związanych z kreowaniem imersji, jak i typowej dla dyskusji o Cyberpunku kwestii tego, czego gra nauczyła deweloperów. W każdym razie warto jej wysłuchać. Ja mam za sobą zaledwie część tej rozmowy. Polecam Państwu gorąco sobie sięgnąć po nią. Ja sobie gdzieś tam nagram sobie ten fragment YouTube'a i sobie gdzieś go odsłucham. Bo ona jest też do oglądania, ale też do słuchania, więc na pewno się z przyjemnością za to wezmę. Już po wstępie widać, że jest tam dużo ciekawych rzeczy z perspektywy ludzi, którzy lubią tak trochę gry bardziej od środka. Okej. Assassin's Creed Valhalla. Gra, przy której spędziłem 150 godzin i jej nie skończyłem i często ludzie mi zwracają na to uwagę. Jak mogłeś tam spędzić? 150-200 godzin, już teraz nie pamiętam dokładnie. Otóż proszę Państwa, tak to się dzieje, jak się najpierw spędzi 100 godzin, a potem się nie chce wracać od środka i się zaczyna od nowa i się spędzi kolejne 80 godzin i mam wrażenie, że ja jeszcze do Assassina podejdę parę razy, bo dlaczego nie? To jest dobra gra i jakby z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza i przede wszystkim to jest taka gra, która potwierdza teorię, którą wygłaszałem wielokrotnie, że gry single player warto rozwijać, warto rozbudowywać i Ubisoft jakby czyta w moich myślach, a to może ja czytam w myślach Ubisoftu, bo podjęli tę próbę rozwijania Valhalla ponad to, co zapowiadali. Pojawi się kolejny dodatek, tym razem płatny, ponad dwa dodatki, które wcześniej były w przepustce sezonowej.
taki dziejący się w Irlandii i ten drugi, który był oblężeniem Paryża. Oblężenia Paryża nie ruszyłem, natomiast Irlandia mi się podobała. Bardzo fajny, mroczny, klimatyczny dodatek. To jest... Wiecie, ja lubię o tym gadać, bo to jest mój konik taki, ale niezwykle przyjemne jest patrzeć, jak gra się rozwija i jak każdy kolejny dodatek może być lepszy od poprzedniego. Nie jestem do końca pewien, czy Paryż jest lepszy od Irlandii, ale na pewno Irlandia jest bardziej spójna, bardziej zwarta i ciekawsza niż cała Anglia. Anglia jest fajnie opowiedzianą historią, ale jej nie dokończyłem. Irlandię natomiast tak, i zresztą ten mistycyzm tam jest, taki mroczny mistycyzm jest fajnie wplątany w całą opowieść, więc będę wracał wielokrotnie do Assassina. Pewnie przez nadchodzące lata. Przy okazji jeszcze wydarzyła się jedna dodatkowa rzecz, że dodatek, który się pojawi, także trochę, może nie ten konkretnie, ale deweloperzy pracują także nad Odyseją. W Odysei także pojawią się wątki z Valhalla, więc to zapowiada w ogóle przyszłość tego, jak deweloperzy będą patrzyli na Assassina, że każdy kolejny świat, który pojawi się w ramach tego uniwersum Assassina, będzie trochę wspierał poprzedni, będzie wzbogacał poprzedni, więc to jest świat, to jest uniwersum, które będzie ciągle rozbudowywane. Jeżeli będzie rozbudowywane w ten sposób, to ja jestem za. Kciuki w górę, chcę to obserwować, chcę w tym uczestniczyć, nawet jeżeli to będzie tak rozległe, że ja po 100 godzinach odpadnę, to wiem, że będę miał mnóstwo okazji, żeby kiedyś wrócić. I owszem, wolę jednak spójne, krótkie historie, które pozwolą mi ukończyć tę grę w 40-50 godzin, ale cieszę się, że jest świat tam, który, jeżeli mam ochotę, mogę odwiedzać. I taki dodatek 35-godzinny to jest coś idealnego dla mnie. Natomiast zastanawiam się, na ile potrzebne będzie przejście głównego wątku, głównej historii, by móc o ten dodatek zahaczyć. Bo to by oznaczało, że znowu muszę zacząć od początku, bo nie wejdę od środka do tego świata. Ja mam świra. No, opowiem Państwu pewną historię, trochę dodatkowo, przedłużając tą całą opowieść. Historia dotyczy trochę Red Dead Redemption 2 i mojego podejścia do gry. Myślę, że dużo osób mnie nie rozumie, trochę mnie szufladkując, jako gracza określonych gatunków. Ja, proszę Państwa, cierpię na pewnego rodzaju gamingową nerwicę. Ona polega na tym, że ja muszę zbadać każdy kącik, każdy zakątek i nie mam silnej potrzeby kończenia gry, mam silną potrzebę grania w gry. Zatem mogę do Valhalla wracać wielokrotnie, a jako, że tam jest mnóstwo miejsc do sprawdzenia, to nigdy nie jestem w stanie skończyć tego, bo po tam 100 godzinach po prostu wymiękam. Ale muszę sprawdzić każdy kącik, ponieważ na tym polega moja nerwica. I dlatego właśnie nie cierpię Red Dead Redemption 2. Nie dlatego, że to jest zła gra, ja ją oceniam bardzo pozytywnie. Tempo opowiadania historii jest super fajne. Opowieść, bohaterowie, świat, wszystko jest fantastycznie zbudowane. Ale ja muszę otworzyć każdą szufladkę. Muszę zbadać każde zwłoki. I dlatego właśnie Arthur Morgan, otwierający szufladki w tempie mojej prababci, której już na świecie nie ma, totalnie mnie niszczy mi przyjemność. Konieczność przewrócenia każdych zwłok, przeszukania ich dokładnie, powoduje, że ja umieram w tej grze za każdym razem. I to po pierwszej potyczce w tartaku, gdzie tych zwłok jest ze 30-40, to ja wymiękam. I to nie dlatego, że gra jest zła, tylko dlatego, że ja mam tą gamingową nerwicę. Muszę sprawdzić każdy fragment. A w Red Dead Redemption 2 tego jest tak dużo, że po prostu no nie daję rady. Nie jestem w stanie tego przewalczyć. To jest moja słabość jako gracza. I w niektórych grach ta słabość jest dużym plusem, bo mogę się dokładniej w gry bawić, ale w większości przypadków, jak gra jest za długa i oferuje zbyt wiele takich detalicznych poszukiwań, to nie wyrabiam. Przywiązywanie konia w Red Dead Redemption 2 to jest największy horror w moim życiu, dlatego że ja chcę pokochać tę grę, ale ten jebany słupek zawsze jest w niewłaściwym miejscu i ja muszę się cofnąć tym koniem w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. No przywiąż tego konia! I nie mogę nie przywiązać, bo jeżeli jest opcja przywiązywania tego konia, to ja muszę to zrobić, okej? Bo mi koń ucieknie albo ktoś mi ukradnie, rozumiecie? Wracając do Valhalla. Wczoraj w sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego dodatku do Assassin's Creed Valhalla. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę efektownie, lecz przynajmniej na pierwszy rzut oka nie zdradza zbyt wiele na temat rozszerzenia. Na szczęście deweloperzy zorganizowali specjalny pokaz i podzielili się z nami znacznie większą ilością informacji. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jak dużym projektem będzie nadchodzący świt Ragnaroku. Nowy dodatek zapewnia aż 35 godzin zabawy, tym samym przebijając niejedną pełnoprawną produkcję. Mapa, którą przyjdzie nam zwiedzać, ma zaś rozmiar 1/3 Anglii z podstawowej wersji gry, co i tak oferuje ogromny świat. W rozszerzeniu pomożemy Odynowi odnaleźć syna Baldura. W tym celu nordycki bóg wyruszy do Svartalfheimu.
O, to jest trudne do wymówienia. Na miejscu okaże się, że mityczna kraina krasnoludów została zaatakowana przez wroga, a mieszkańcy ukryli się. Odyn będzie musiał ich odszukać, gdyż mają oni pełnić kluczową rolę w jego misji. W trakcie rozgrywki ponownie staniemy w szranki z lodowymi gigantami z Jotunheimu. Tym razem jednak siły wroga wesprą ogniści wojownicy z Muspelheimu, którym przewodzi Surtur. To najpotężniejszy przeciwnik, z jakim mierzył się Odyn. Na pewno stanowić będzie spore wyzwanie dla graczy. W walce skorzystamy z nowych umiejętności głównego bohatera lub bohaterki. Gracze otrzymają możliwość grania kobiecą wersją Odyna. Tu się na chwilę zatrzymam, bo to jest taki... To już jest pewien problem. Oczywiście, że możemy sobie zmieniać płeć w sposób dowolny, ale jak już zahaczamy o mitologię i w zasadzie takie fakty mitologiczne, które są na trwałe zapisane w naszej świadomości, no to ciężko z Odyna będzie zrobić kobietę. W sensie zrobią to, bo to jest taki jest wymóg tej gry, no nie mają wyjścia za bardzo, ale to czasami jest tak, że ta inkluzywność trochę nas kopnie w tyłek. I to jest dokładnie taka sytuacja. Bo nawet wydaje mi się, że jeżeli wybieramy tutaj możliwość grania kobietą, to jednak na ten, chociaż cholera wie, no rozumiecie, to jest problem, kiedy, jest to zabawny problem, okej? To nie jest coś, co mi spędza sen z oczu i nie będę pluł na forach czy coś. Uważam, że to jest zabawny problem, w którym znaleźli się trochę deweloperzy. Pozdrawiam wszystkie panie, które grają w gry, to nie jest tak, że ja nie mam nic przeciwko, ja jestem fanem. Dobra. Będziemy mogli zmieniać się we wrony, a także wykorzystywać ogniste oraz lodowe umiejętności wrogów. W szybkim przemieszczaniu się pomoże nam zdolność teleportacji przy użyciu łuku. Odyn będzie również w stanie ożywiać pokonanych przeciwników, którzy staną u jego boku. Jeśli główny wątek nie będzie dla nas wystarczający, twórcy zaoferują także dodatkowe aktywności. Gracze sprawdzą swoje umiejętności chociażby na nowych arenach, wyzwaniach Walkirii. Jest dużo nawiązań do God of War, prawda? Za dodatek zapłacimy 160 zł, jego premiera przewidziana jest na 10 marca. 160 zł to dużo za dodatek, ale zważywszy na to, na ilość kontentu i na ceny, jakie dzisiaj są, to jest coś, na co chyba musimy się z tym pogodzić, no. Bo gdybyśmy dostali nową grę za 160 zł, która starcza na 35 godzin, to nie byłby jakiś taki... To nie byłaby tragedia, nie? To nie byłoby... O nie! Jak już żeśmy się zdecydowali na ekskluzywy z PlayStation w okolicach 300 i Electronic Arts też sprzedają z gry w okolicach 300, no to już taka jest rzeczywistość, nie? No możemy po raz kolejny walić głową w ścianę, ale no tu akurat, no co możemy zrobić? Czy powinniśmy coś robić? Inflacja jest na świecie, no. Ja bym chciał, żeby gry były tańsze, żeby wszystko było jasne, bo zaraz ktoś się przyczepił. O, ty nie masz, ty masz kasy, masz potąd kasy i możesz tak mówić. To, co ja mówię, a czego nie mówię, to nie ma w ogóle wpływu na ceny gier. To nie jest tak, że prezes Ubisoftu siedzi. O kurde, kiedy wychodzi kolejny odcinek Remigiusza? Muszę zobaczyć, co też mamy robić z naszymi grami i jak musimy je wyceniać. Powiedział, że 160 zł to za dużo. Och, dobrze, że tak powiedział. Teraz obniżymy ceny. No gdyby Remigiusz tak nie powiedział, to byśmy mogli nawet podnieść do 180. Ale powiedział, więc 160 albo mniej nawet, 140 zrobimy. Hej, marketing, zmieniamy ceny. Tak nie jest, no, więc to, co ja sobie mogę mówić, to jest nieszkodliwe. Nie zmienia to świata w żadnym razie i w żaden sposób. I to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo gorąco, dziękuję, żeście spędzili ze mną ten czas. Jeżeli moje pomysły gdzieś w jakiś sposób kogoś uraziły albo były kontrowersyjne, to pamiętajcie, jestem śmiertelnie chory, dostaję do głowy i mogę mówić rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nawet moją własną. Więc bierzcie pod uwagę i pozdrawiam was. Właściwie docencie, znaczy, mój wysiłek, że mimo śmiertelnej choroby, może nie powinienem żartować, podchodźmy do życia z poczuciem humoru. Mimo śmiertelnej choroby nagrałem dla państwa wstępniak. Możecie powiedzieć, że... Znaczy wstępniak, przegląd wiadomości. Widzicie? Dostaję do głowy. Możecie powiedzieć, że to z mojej szlachetnej pracowitości, ale możecie też powiedzieć, że to z chciwości. Nawet na łożu śmierci nagra odcinek, żeby wstawić nam reklamy czy coś i zarobić na tym łajdak jeden cholerny. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, co myślicie, dziękuję za uwagę, za spędzony czas i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.